Pomimo wojny w Ukrainie trwa euforia na rynkach akcji. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. W jednym ze swoich komentarzy porównałeś obecną sytuację do Titanica, po który zmierza do zderzenia z górą lodową. Tak, faktycznie obecna sytuacja na rynku trochę to przypomina. Dlaczego? Jakby rynki mają to do siebie, że nie lubią koncentrować się na kilku rzeczach naraz. I no, nie da się ukryć, że przez ostatnie tygodnie koncentrowały się na kwestiach geopolitycznych, koncentrowały się na tragedii rozgrywającej się na Ukrainie i jej konsekwencjach rynkowych, gospodarczych. Tak? No i jak to zwykle bywa w takim okresie, początkowo mieliśmy panikę, w drugiej części tego okresu, w momencie, kiedy już rynki przetrawiły to wydarzenie i jakby doszły sobie do wniosku, że już gorzej nie będzie, a jakby zaczęły się pojawiać sygnały, że może będzie lepiej, no to z kolei rynek wpadł w euforię. Efekt jest taki, że część rynków, na przykład amerykański rynek akcji, jest dzisiaj wyżej niż była w ogóle przed rozpoczęciem agresji. Więc no to jakby też nie dziwiłoby mnie specjalnie, bo tak właśnie tak działają rynki. Tak tutaj nam się czasem, osobom, które nie śledzą rynków na co dzień, może się wydawać to nielogiczne, prawda? Natomiast tak jest z rynkiem jest. Jakby najpierw jest panika, później jest euforia, te nastroje się bardzo zmieniają i rynek ma tendencję do przereagowywania w takich sytuacjach. Natomiast to, że teraz właśnie prawdopodobnie przereagowuje w drugą stronę, czyli jakby mimo, że tak naprawdę przecież wojna wcale się nie skończyła, mówi się dużo o tym, że Rosja blefuje, że jakby jesteśmy daleko od finalnego porozumienia, a rynki już, tak jak mówię, w niektórych przypadkach nawet są wyżej niż w ogóle przed całą historią, to miałoby jeszcze uzasadnienie, gdyby ogólnie poza tym, co się wydarzyło, wszystko było super. Natomiast zbliżamy się do okresu największego zacieśnienia pieniężnego od 40 lat. I teraz no to jest, powiem szczerze, duże wyzwanie i wachlarz możliwości, w jaki to wpłynie na gospodarkę i rynki, również jest bardzo szeroki. Czyli teraz problemem numer jeden dla inwestorów nie jest wojna w Ukrainie, tym problemem numer jeden jest, jak rozumiem, inflacja i to zacieśnienie... W ogóle cały czas było, wojna tego nie zmieniła, tylko scenariusz naprawdę eskalacji globalnej tego konfliktu byłby czymś, co by przysłoniło te fundamentalne kwestie naprawdę. Natomiast jakby agresja wobec Ukrainy odwróciła uwagę rynków od tych strukturalnych problemów na jakiś czas, dodatkowo je pogłębiając trochę jeszcze, no bo nawet jeśli będziemy mieć oby i jakby załóżmy, że tak będzie, że będziemy mieć jakieś rozwiązanie pokojowe, no to przecież to nie będzie pełen powrót do tego, co mieliśmy w połowie lutego, tak? No bo jakby część sankcji zostanie, jakby jakieś komplikacje łańcuchów dostaw w wyniku tych sankcji będą, więc tak naprawdę pewne efekty negatywne zostaną. Tymczasem jakby to, co powiedziałem, już nawet bez tego konfliktu skala zapowiadanego zacieśnienia pieniężnego była bardzo duża, a teraz ona jeszcze wzrosła. No i jakby... Nazywasz, że mówisz, że to jest właśnie ta góra lodowa, w którą uderzy Tak, to jest góra lodowa, ponieważ na rynku dzisiaj jest cały czas dużo pieniędzy, bo dopiero co zakończył się okres dodruku w USA, w Europie on jeszcze trwa, w Japonii gdzieś tam też dogrywa, więc na rynku jest dużo pieniędzy i on szuka tego, co z sobą zrobić. Więc łatwo jest taką narrację, że a dobra, już nie ma problemu, wszystko jest znów dobrze. No i teraz będziemy mieć poważny test, jak ta narracja się będzie zmieniać w momencie, kiedy ten pieniądz będzie z rynku wysysany przez Fed, a EBC przestanie go dostarczać mniej więcej w podobnym okresie, czyli no, pomiędzy majem a lipcem to się wszystko zacznie dziać, no i będzie postępować. Przypomnę, że w roku 2018
proces zmniejszania bilansu przez Fed, mimo że był bardziej powolny i nie tak gwałtowny, jak Fed zapowiada teraz, wywołał spore turbulencje. To był najgorszy rok poprzedniej dekady na rynkach ogółem. Więc teraz mamy to wszystko w przyspieszonym tempie, a rynek jest tak dość nonszalancko do tego podchodzi i jakby wszyscy to widzą z jednej strony, nie jest to żadną tajemnicą, z drugiej jest jakby kompletny brak obaw o to, może one gdzieś tam są, ale jakby nie widać tego w wycenach rynkowych, więc no, będzie to ciekawe doświadczenie. Katastrofa Titanica wynikała z tego, że okręt ten płynął zbyt szybko, natomiast przepisy były takie, że miejsc w szalupach było tylko dla połowy pasażerów i załogi statku. To teraz pomyślmy przez chwilę o szalupach ratunkowych. Co może być szalupą ratunkową w tej sytuacji, o której mówisz? No, nie wiem, czy Zbyszku nie poszedłeś trochę za daleko z tą analogią, bo tutaj kwestią tego, no taką szalupą może dla nas dzisiaj jest to, że można zawczasu spróbować dostosować swój portfel inwestycyjny do różnych scenariuszy, tak jakby założyć sobie, że może być różnie, tak, że może być tak, że okej, jakby gospodarka to nieźle zniesie i jakby koniunktura rynkowa się utrzyma, a może być tak, że to wywoła znacznie większe turbulencje niż widzieliśmy w pierwszym kwartale tego roku, tak jakby warto jakby nie być w sytuacji, gdzie dopiero jeśli to się wydarzy, to my wtedy będziemy pod presją psychologiczną działania, także na przykład nie mieliśmy w ogóle żadnej gotówki, żeby wykorzystać ewentualne przeceny rynkowe, a wręcz byliśmy w papierach, które w takiej sytuacji mocno tracą i w związku z tym nie mamy ani możliwości, ani chęci do wykorzystania ewentualnych okazji wynikających no, z jakichś turbulencji rynkowych, no bo wiadomo, że dla osób, które inwestują aktywnie, no takie turbulencje są zwykle najlepszym okresem na zakupy, no bo wtedy jest po prostu taniej, no część inwestorów w panice różnych aktywów się pozbywa. O tym, jakie mogą być konsekwencje zacieśnienia polityki pieniężnej przez banki centralne, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę, Przemku. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.